Witajcie na kanale Inwestujemy w Siebie. Dzisiaj opowiem Wam trochę o postaci Bobiego Fischera, a więc wybitnego szachisty, który miał niebagatelny wpływ na rozwój tej dyscypliny, a także o jego perypetiach życiowych, które były związane m.in. z prawem, z przyjęciem nowego obywatelstwa czy też z ogromną fortuną. Natomiast nie przedłużając, Bobby Fisher, a właściwie Robert James Fisher, ponieważ tak naprawdę nazywał się nasz bohater, urodził się w Stanach Zjednoczonych 9 marca. Marca 1943 roku. Urodził się w wiecznym mieście, a więc w Chicago. Wartym zauważenia jest fakt, że Bobby Fischer posiadał polskie korzenie od strony matki. Nie do końca jest jasne, czy mama naszego bohatera urodziła się w Polsce, czy też jej rodzice urodzili się w Polsce, natomiast ten fakt jest mniej istotny. Jeśli chodzi o dzieciństwo naszego bohatera, wychowywany był jedynie przez matkę, gdyż ojciec zostawił rodzinę, gdy Bobby miał niespełna dwa lata. Bobby posiadał też niecodzienne usposobienie, o czym może świadczyć fakt, że w wieku 6 lat interesował się szachami. No, ale co to jest takiego nadzwyczajnego? Przecież wielu młodych szachistów interesuje się szachami od najmłodszych lat. A otóż to, że Bobby w momencie, kiedy zetknął się z szachami, przeczytał instrukcję, która była dołączona do gry i nauczył się zasad. Pierwszym jego przeciwnikiem była jego starsza siostra. Natomiast ze względu na to, że umiejętności Bobiego i jego predyspozycje do gry w szachy były znacząco wyższe od siostry, zdecydował się na zmianę przeciwnika. Siostra nie była w stanie na Wiązywać równorzędnej walki ze swoim młodszym bratem. Natomiast kiedy Bobby kończył około 13 lat, jego mama zdecydowała się na zwrócenie się do znanego trenera szachowego Johna Collinsa w celu pomocy rozwoju umiejętności jej syna w tym samym roku, a więc w 1956 Bobby osiągnął swój pierwszy poważny sukces, jakim było juniorskie mistrzostwo Stanów Zjednoczonych w szachach. Bobby wraz z upływem czasu rozwijał swoje umiejętności, co spowodowało, że zaledwie dwa lata później, a więc w wieku 15 lat, uzyskał tytuł Mistrza Kraju, co było nie lada osiągnięciem, ale to też premiowało go do udziału w elitarnym turnieju eliminacyjnym Mistrzostw Świata. Jeśli chodzi o sam występ na turnieju, Bobby zajął szóste miejsce. Być może nie wydaje się to imponującym wynikiem, natomiast ze względu na to, że poziom był bardzo wysoki, Bobby Fischer został nagrodzony... Tytułem arcymistrza. Muszę przypomnieć, że miał wtedy 15 lat, co uczyniło go najmłodszą osobą posiadającą takie wyróżnienie. Kolejnym milowym krokiem, który uczynił Bobby Fischer, była wygrana w mistrzostwach kraju. A oczywiście tego dokonał już wcześniej, ale tutaj znaczenie ma. Styl, w jakim osiągnął tą wygraną, gdyż na 11 partii, które rozegrał w mistrzostwach, wygrał z nich wszystkie, a więc 11. To spowodowało, że stał się pierwszą osobą, która uczyniła coś takiego. Nigdy wcześniej i nigdy później nie pojawiła się osoba, która by w. Mistrzostwach Stanów Zjednoczonych osiągnęła tak znakomity wynik. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że lata 60. były pasmem sukcesów w wykonaniu Fischera z tego tytułu tylko, że zawodnik ten w latach od 1960 do 1970 zdobył aż 5 medali w olimpiadach szachowych. Tutaj muszę nadmienić, że nie były to zawsze wygrane, gdyż żaden z tych medali nie miał koloru złotego. Natomiast Bobby osiągnął dwa srebrne medale drużynowo oraz dwa srebrne medale indywidualnie oraz jeden indywidualny brązowy. Jeśli chodzi o największe wydarzenie w karierze Bobiego Fischera, było to bez wątpienia w 1972 roku w momencie kiedy zawodnik ten przystąpił do meczu o mistrzostwo świata. Mecz był niezwykle trudny, i nie chodzi tu tylko o poziom sportowy, ale o ustalenie wszystkich warunków, które były konieczne do przeprowadzenia tego spotkania, gdyż Bobby Fischer zmieniał warunki, ustalał pewne uwarunkowania, które musiały zostać spełnione, aby podjął tą grę. W rezultacie gra doszła do skutku oraz odbyła się w stolicy Islandii, a więc w Reykjaviku. Jeśli chodzi o to miejsce, tutaj polecam zapamiętać, bo na pewno jeszcze pojawi się w historii tego wybitnego szachisty. Ale wracając, już do meczu, który odbył się w 1972 roku. Było to nie lada wydarzenie, które było transmitowane w telewizji. Pierwszy mecz: Bobby Fischer przegrał z obecnym mistrzem świata. A więc z Borisem Spaskim. Jeśli chodzi o drugi mecz, do drugiego meczu Bobby nie przystąpił z tego tytułu, iż przeszkadzały mu pewne zjawiska, takie jak na przykład zbyt głośna praca kamer, co spowodowało, że nasz pretendent postanowił zrezygnować z gry. Miał już wycofać się z całej gry o Mistrzostwo Świata, natomiast jednak w ostatniej chwili zmienił zdanie i podjął trzeci mecz. Jeśli chodzi o trzeci mecz, trzeci mecz został wygrany przez Bobiego Fischera, co spowodowało niemal Kolejne mecze toczyły się w zupełnie różnym sposób, aż do momentu kiedy w całym stosunku Bobby Fischer wygrał ze znaczącą przewagą 12,5 do 8,5. Tutaj jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że remisy były po prostu wliczane zawodnikom jako pół punktu. Jeśli chodzi o Bobiego Fischera, jego kariera rozwijała się dalej i od 72 roku do 1975 roku pozostawał mistrzem świata. W 1975 roku miała nastąpić kolejna batalia o mistrzostwo świata. W tym momencie pretendentem do tytułu był Andrii Karpow. Jeśli chodzi o Warunki, które ustalił Bobby Fischer, oczywiście organizator Mistrzostw Świata w szachach, nie mógł zrealizować, co spowodowało, że Bobby Fischer postanowił wycofać się z gry w szachy. I w liście, który wysłał do organizacji, zrzek się tytułu Mistrza Świata. Od 1975 roku nastąpiła zupełna cisza, jeśli chodzi o postać Bobiego Fischera. Ten wyjątkowy szachista pojawił się znowu na szerszej scenie w 1992. Roku. Kiedy to miał zostać rozegrany rewanż meczu stulecia, a więc meczu z Borisem Spaskim, który pierwszy odbył się w 1972 roku. Tutaj jednak był problem, gdyż Stany Zjednoczone, a więc kraj pochodzenia naszego głównego bohatera nałożył sankcje na miejsce, w którym odbywał się turniej, a więc na Jugosławię. Jeśli chodzi o to, Bobby Fischer jednak zignorował zakazy wydawane przez jego kraj i zdecydował się wybrać na mecz. Mecz oczywiście zakończył się zwycięstwem Bobiego Fischera i przyniósł mu niemałą fortunę w wysokości kilku milionów, gdyż stawka tego meczu wynosiła 5 milionów dolarów. Jeśli chodzi jednak jednak o reperkusje, które spotkały Fischera były bardzo srogie, gdyż rząd Stanów Zjednoczonych nałożył na niego karę, która w przypadku złapania powodowała, iż... Ten zawodnik mógł otrzymać nawet 10 lat więzienia za to, że wybrał się właśnie do kraju, który był obłożony sankcjami. Jeśli chodzi o postać Bobby'ego, Bobby nie wrócił już do kraju, natomiast w 2004 roku został złapany na lotnisku w Japonii. Powodem zatrzymania Fishera było posługiwanie się fałszywym paszportem. Bobby Fisher też spędził w areszcie około 9 miesięcy. Miała odbyć się ekstradycja do Stanów Zjednoczonych, natomiast Bobby Fisher zdecydował, się przyjąć obywatelstwo innego kraju, a zrezygnować z obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. Jak zapewne domyślacie się, jakiego kraju mógł obywatelstwo przyjąć Fischer, oczywiście Polska. Nie no żartuje. Nie przyjął polskiego obywatelstwa. Przyjął natomiast obywatelstwo islandzkie, co było związane z tym, że od pamiętnego 1972 roku postać ta była szczególnie szanowana w tym kraju. Jeśli chodzi o dalsze perypetie naszego głównego bohatera, osiadł on w Islandii. I żył tam aż do 2008 roku, w którym to zmarł z powodu niewydolności Nerek. Majątek, jaki zostawił po sobie Fischer, wynosił około 2 milionów dolarów. Natomiast o pieniądze te upomniało się kilka osób, mianowicie żona słynnego szachisty, jego kuzyn, a także skarb państwa Stanów Zjednoczonych, co jest dość ciekawą sytuacją. Natomiast jeśli chodzi już o podsumowanie postaci Bobiego Fischera, jest to na pewno geniusz, który jest jednak miał dość specyficzny charakter. Natomiast umiał postawić na swoim, bronić swoich interesów i działać według wartości, które sam wyznawał. Wartości te niekoniecznie były zgodne z wartościami innych osób czy nawet jego kraju. Jego pasją do końca życia pozostały szachy. Jako tutaj taką anegdotę na koniec mogę powiedzieć wam, że można w wielu źródłach znaleźć informację, że Bobby Fischer w trakcie nocy budził się, aby dograć partię szachów, więc jest to na pewno nie postać, która odcisnęła duże piętno na historii szachów. Wiele osób uważa, że Bobby Fischer był jednym z najwybitniejszych szachistów w całej historii. A co Wy sądzicie o postaci Roberta Jamesa Fischera? Zachęcam do zostawienia komentarza oraz podzielenia się swoją opinią. I do zobaczenia w kolejnych filmach.